Dziś 11 listopada, Dzień Odzyskania Niepodległości. W 1918 roku, po 123 latach rozbiorów, naród polski odzyskał niepodległość. W Gdyni od roku 2004 ulicą 10 lutego przechodzi barwna parada, w której biorą udział postaci historyczne, zabytkowe pojazdy, dzieci i młodzież oraz mieszkańcy Gdyni. To tu, przy pomniku polskiego marynarza na skwerze Kościuszki, paradę zakończy składanie wieńców z udziałem kompanii honorowej Akademii Marynarki Wojennej i podchorążych ubranych w mundury z okresu powstania listopadowego. Studenci Akademii Morskiej udają się na miejsce zbiórki. Przy ulicy 10 lutego stoi Centrum Kwiatkowskiego zbudowane w 2004 roku. Przed budynkiem znajduje się po pierwsze inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego, twórcy gospodarki morskiej w Gdyni. Napis na cokole głosi: rzecz najważniejsza Polska, Gdynia i morze to jedno. Przy ulicy, którą przejdzie parada, są również budynki historyczne, jak ten budynek poczty. Ciekawą architekturę posiada dom handlowy Batory. Charakterystycznym budynkiem na ulicy 10 lutego jest również budynek Polskich Linii Oceanicznych, zbudowany w 1935 roku w stylu modernistycznym. W okolicy dworca i Placu Konstytucji gromadzą się uczestnicy parady, wśród nich grupa szkockich dudziarzy, co jest niewątpliwie atrakcją tegorocznej parady. Podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej pięknie prezentują się w historycznych strojach z okresu powstania listopadowego. Są również żołnierze września oraz inne grupy. Historyczne pojazdy oczekują na rozpoczęcie parady. Grupa aktorek i aktorów Gdyńskiego Teatru Muzycznego występuje w strojach z epoki. Teatr muzyczny imienia Danuty Baduszkowej to znana i dobra marka. Aktualnie wystawia Shreka. Przygotowanie do parady jest dobrą okazją do sfilmowania jej uczestników, zanim przechodząc przez krótką chwilę migną w obiektywie kamery. Przy starej armacie gromadzą się członkowie Gdyńskiego Bractwa Kurkowego. W rolę marszałka Piłsudskiego wcielił się już po raz siódmy gdynianin od urodzenia, pan Radosław Tyślewicz. Po raz czwarty w paradzie uczestniczy w roli generała Halera pan Konrad Brodewicz. Do zdjęcia pozuje też prezes Związku Piłsudczyków Gdyni, pan Arkadiusz Ordyniec. Szkocki dudziarze przed wyruszeniem na trasę stroją swoje instrumenty. Do parady gotowa jest grupa współczesnych żołnierzy, uczestników misji zagranicznych. Sympatyczna grupa młodych ludzi przejdzie trasą parady w strojach z epoki. Wszystkim mieszkańcom Gdyni, szczególnie tym najmłodszym, rozdawane są piękne biało-czerwone kotyliony z orłem, chorągiewki, biało-czerwone wiatraczki. Orkiestra daje znak i Gdyńska Parada Niepodległości rusza w kierunku skweru Kościuszki. Na czele pochodu jak zawsze naczelnik w zabytkowym samochodzie. Za nim ułani. Gdyńskie Towarzystwo Piłsudczyków wspiera posłanka Arciszewska-Mielewczyk, której udało się opóźnić paradę o kilkanaście minut. Idą władze miasta z prezydentem Szczurkiem, samorządowcy, grupy historyczne. Idzie inżynier Benda, Stefan Żeromski, Antoni Abraham, Eugeniusz Kwiatkowski.
Gdyńskie Bractwo Kurkowe. Żołnierze września. Podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej 30 listopada obejmą honorowe warty i jednodniowe dowództwo uczelni. Druga wyższa uczelnia to Akademia Morska w Gdyni, przygotowująca kadry dla floty handlowej. Co? Muzycy, którzy dziś będą koncertowali dla mieszkańców naszego miasta. Kolorowa platforma Teatru Muzycznego w Gdyni promuje swój najnowszy musical Shrek. Błękitna armia generała Hallera. Jak zawsze dużą grupę stanowią najmłodsi, duchy i harcerze gdyńskich chówków. Bardzo dużą grupą stanowili w tym roku motocykliści i to zarówno na zabytkowych, jak i współczesnych maszynach. Te nożyce gdyńskich rzemieślników pewnie posłużą do obcięcia budżetu miasta, a może państwa. Ruszyli szkocki dudziarze, niewątpliwie duża atrakcja tegorocznej parady. Wspaniale prezentuje się szkocki tambur-major. Jest również folklorystyczna grupa kaszubska, wszak Gdynia była niegdyś małą kaszubską wioską. Dużą grupę stanowiła również młodzież gimnazjalna i licealna. Na kładzie przejechała grupa ratowników. Kolejna grupa motocyklistów. Jeszcze będzie ich wielu.
Zabytkowy wóz strażacki jest w pełni sprawny. Grupa Mikołaje na motocyklach zbiera co roku fundusze na obiady dla dzieci. Dosiadają oni ponad 2300 maszyn i zebrali w ubiegłym roku 62 tysiące złotych, co pozwoliło ufundować 22 tysiące obiadów. W pochodzie nie mogło zabraknąć kibiców Arki Gdynia. Dali dowód, że można manifestować przynależność klubową bez burt i awantów. Oryginalną grupę idącą w pochodzie stanowili rycerze Chrystusa Króla, z których jeden błogosławił tłumy gdynian zebranych na trasie pochodu. Na końcu do parady włączyli się sami mieszkańcy Gdyni, zmierzając na skwer Kościuszki. Mikołaje na motocyklach informują na planszy o zbiórce w dniu 4 grudnia. Pani Honorową Akademii Marynarki Wojennej do uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Patrz też! Brawo! Patrz! Wzięliśmy w niej udział masowo, wyrażając ogromną radość. Witam Państwa wszystkich gorąco i serdecznie na zakończeniu tejże parady. 93 lata temu, te listopadowe dni, odrodziła się po długiej niewoli, po 123 latach niewoli, zaborów, wolna Rzeczpospolita. W krótkim czasie udało się powołać Zgromadzenie Narodowe. W rocznicy, która dla nas Polaków jest szczególnie ważna, jestem równie pod wielkim wrażeniem, jak Gdynia potrafi czcić to święto. Dzieków Rzeczpospolitej Polskiej. Uchwała nr 20 przez 2011 z dnia 17 września 2011 roku. Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, kapituła Złotego Honorowego Krzyża Związku na wniosek środowisk piłsudczykowskich województwa pomorskiego nadaje Złoty Honorowy Krzyż Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej przewodniczącemu Rady Miasta Gdyni panu Stanisławowi Szławskiemu. Rozkaz dowódcy Marynarki Wojennej nr 135 z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie obchodu Święta Niepodległości. Kompania, spocznij. Każdego roku 11 listopada jest dla nas dniem szczególnym. To dzień, w którym świętujemy odzyskanie niepodległości. Wywalczona po 123 latach wolność, okupiona cierpieniem kilku pokoleń, jest dla nas spadkobierców niepodległej Polski wyjątkowo cenna. Pamiętając o przelanej krwi rodaków, dzisiaj oddajemy im hołd i dziękujemy za ich mądrość i wytrwałość w dążeniu do niepodległości. Pierwsze rynce składamy na
Statucie Pomnika Marynarza Polskiego oraz pod pomnikami żołnierzy Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie składa delegacja władz naszego miasta na czele delegacji prezydent Unii Wojciech Szczurek, przewodniczący Rady Miasta Gminy Stanisław Szwabski. Złożenie wieńców zakończyło tę część uroczystości Dnia Niepodległości w Gdyni.